Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS poprzez portal magicznych wrót, link na dole, lub stronę Team Petty Nation, link na dole. Kochani, aby móc skorzystać z moich usług, trzeba być osobą pełnoletnią. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie, na zdradę, nie pozwalam na drążenie w poprzednio uzyskanej prognozie, nie odpowiadam na dopytania. Również, moi drodzy, nie powielamy tych samych pytań. W kwestiach zdrowotnych mogę zerknąć, na co warto zwrócić uwagę, nie prosimy o diagnozę, nie sprawdzam poprzednich wcieleń w kartach, ale również nie sprawdzam wiarygodności bądź skuteczności działań poprzednich osób wróżących. Pytania, które nie będą zgodne z zasadami BHP Tarota, będą przeze mnie najzwyczajniej w świecie pomijane. Jeden SMS równa się jedno konkretnie zadane pytanie. Informacje, więcej zasad na dole w opisie filmu. Bardzo proszę do nich zerknąć i z nimi się zapoznać. No dobrze, będziemy, kochani, powolutku tutaj zmierzać, no ale zanim. Jeżeli chcielibyście korzystać z opcji magicznych wrót, wysyłacie SMS-a pod numer 7636. W treści SMS-a wpisujecie INT.254, następnie skrót IT, później Wasze imię, Wasza data urodzenia, treść pytania. Jeśli o kogoś pytacie, poproszę o imię tej osoby, jeśli posiadacie datę urodzenia. Jeśli nie, to sobie poradzę. W kwestiach ogólnych, miłość, praca, punkty zaczepienia, mile widziane. Szukam związku, chcę się wyswobodzić, szukam romansu, seksu, historia zawodowych. Szukam pracy, chcę zmienić pracę, prowadzę działalność, czy też szukam czegoś dodatkowego, wtedy będę wiedziała, w którą stronę tutaj ukierunkowywać się w prognozie. Jeżeli będą ogólne, poradzę sobie, ale też będą to tak zwane ogólne informacje. Pamiętaj o tym, że karty to wskaźnik możliwości, nie wyrocznia. I gdy wyślecie SMS-ka, jest on poprawnie wysłany technicznie, więc dostajecie zwrotkę z systemu, iż doradca otrzymał pytanie. Jeśli natomiast ja zaakceptuję pytanie, jest ono zgodne z zasadami, realizuję odpowiedź i wysyłam Wam SMS-a z numerem filmiku, w którym ta odpowiedź się pojawiła. I zastrzegam sobie prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie, które nie jest zgodne z zasadami. Również jeżeli macie kłopoty z wysyłaniem SMS-ów, sprawdźcie na pewno, czy wszystko jest tak, jak być powinno. To jest raz, dwa, czy nie macie limitów, bo premium zostało przekroczone, czy też nie macie blokady na SMS-y premium i ten numer nie działa na numery zagraniczne. Zatem też weźcie to pod uwagę. Na magicznych wrotach jest instrukcja, jak można wysyłać poprzez przedpłaty. Jeżeli chodzi o tipa, to tam macie różnego rodzaju możliwości płatności. Tam również możecie płacić przez PayPal. Tam również macie możliwość płacenia przez Blika. I tam wysyłacie swoje imię, swoją datę urodzenia, treść pytania. Jeśli o kogoś pytacie imię tej osoby, jeśli pytacie ogólnie, to proszę o na przykład miłość ogólnie, historię pracy ogólnie, punkty zaczepienia. Tutaj niestety nie ma możliwości Wam wysyłania informacji, czy też SMS-ów zwrotnych. Niestety trzeba sobie poszukać odpowiedzi. Staram się odpowiadać do 24 godzin, jednak mam taką poduszkę bezpieczeństwa do 72. Pytania zrealizowane do godziny 11. Staram się, aby się pojawiły tego samego dnia. Nie stawiam kart w soboty, w niedzielę, święta. Zatem pamiętajcie też o tym. Ja jestem tarociską Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, numerologia, karty anielskie, rytuały. Więcej informacji o mnie na dole, zapraszam Was do mojej strony. Również tam są w zakładce usługi wypisane usługi, jakimi się param na ten moment. No dobrze, no to idę dalej tutaj do tipka i popatrzę, co Wy tutaj macie. Znowu coś tu pozmieniane jest. Dobra. I e-mail. Zaloguj się. Dobra. Przejdź do napiwków. I teraz tak. Dzisiaj jest 17. Tu jest 14. Kiedy był piątek? Piątek był 14. Dobra.
Czyli to poszło na live. A zajm. Kochana wróżko, jestem w dziwnej relacji. Niby jestem z moim partnerem, niby nie. Proszę powiedz, czy on mnie kocha? Mhm. Nie zawsze definicja kocham jest wskaźnikiem, który ma mówić, czy z kimś warto być, czy też nie. Czasem jest tak, że ktoś nie umie na przykład kochać, a potrafi funkcjonować w relacji na zasadzie takiej, że jest mi z tobą dobrze, jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważna, ale nie zawsze to się generuje pod postacią kocha. Zatem to też warto mieć na uwadze. Tutaj, okej. Okay. No dobra, zobaczymy, czy on cię tu kocha, jak to wygląda. Nie proście jego zapytać, czy cię darzy uczucia. Czasem te najprostsze rozwiązania są najskuteczniejszymi. Czy on cię kocha? Czy on cię kocha? Czy on cię kocha? Czy on cię darzy uczuciem? Czy on cię kocha? Czy on cię darzy uczuciem? Czy on cię kocha? Powiem tak, jeżeli chodzi o kwestię energii serca, to jego serce idzie w twoim kierunku. Karty pokazują, że jego serce tęskni, ale nie mam powiedziane, że jakby kocha, bo karta energii fizycznej jest w sercu, zatem najprawdopodobniej gdzieś tam odpowiadasz mu emocjonalnie, również w aspekcie tutaj fizycznym. Jego serce jest aktywne, ale za dużo bym powiedziała, gdyby to była historia kocham cię, bo to, gdyby to była karta kielichowa, to co i owszem, ale i tak nie jest źle, bo idzie jego serce w twoją stronę tutaj. No, on się też nad czymś zastanawia. I teraz jest drugie pytanie, ono jest opłacone. Czy znów będziecie normalną parą? Czy znów będziecie normalną parą? Pokażcie karty. Czy znów będziecie normalną parą? Pokażcie. Karty lecą. Czy znów będziecie normalną parą? Czy znów będziecie normalną parą? Czy wy znów będziecie normalną parą? Trzeba zadbać o poziom jakby komfortu między wami, tak? Czyli to, czego, co ty uznajesz za komfort w związku i on to, żeby w jakiś tam sposób to sobie unormalizować, tak? Nie można tutaj niczego zamiatać pod dywan, nie idealizować, ale również nie przerysowywać działań jednej strony wobec drugiej, nic na siłę. To, co pomoże, cierpliwość tutaj, bo karty pokazują tutaj to, co pomoże, że tak jakby czas, który się generuje w całej tej historii, będzie dla was korzyścią. Karty pokazują, że szansa jest jako możliwa, ale karty pokazują, że ty w pewnym momencie już możesz tego nie chcieć, że tak jakby już gdzieś tam cię to nie interesuje. Szansa jest, ale karty pokazują, że jakby ty tego już możesz w pewnym momencie nie chcieć. Pozdrawiam cię serdecznie. Madzia, czy powinnam zmienić aktualnie pracę? Nie mogę ci powiedzieć, co ty powinnaś, ale zobaczymy, jaka jest druga forma tutaj pytania. Czy uda mi się znaleźć lepszą? Czy zostać w obecnej i czekać na awans? Bardzo dużo pytań, jak na jednego SMS-a. Potrzebuję lepiej płatnej, nie wiem, co robić. Ja zadam pytanie tak. Czy korzystne będzie dla ciebie, abyś zmieniła aktualnie pracę? Czy to będzie dla ciebie korzystne, abyś zmieniła aktualną pracę? Czy to będzie dla ciebie korzystne, abyś zmieniła aktualnie pracę? Czy to będzie dla ciebie korzystne? Jak wpłynie, gdybyś zdecydowała się na zmianę tutaj pracy? Czy to jest korzystne? Czy to jest korzystne? Mhm. Jeżeli chodzi o kwestię zmiany pracy, ona i tak nadejdzie, ona i tak się zrealizuje, ale dopiero po jakimś czasie. Ale żeby to zrobić, to też warto, żebyś ty była konsekwentna w tych poszukiwaniach. Karty pokazują, że teraz, w tym momencie nie, ale za okres 2-4 miesięcy będzie to moment, w którym warto, żebyś dała sobie szansę na zmianę pracy. I trzeba być przy tych zmianach konsekwentny, bo jeżeli już zaczniesz to robić, to żeby tą zmianę zrealizować
zrealizować do końca. Zatem finalnie tak, 2-4 miesiące jest takiego przestoju, nie wiem, rozglądania się raczej niż zmiany jako takiej. Jeśli będziesz konsekwentna, systematyczna, wytrwasz w tej decyzji, to tak się stanie. Pozdrawiam Cię. Pytanie kolejne. Czy zdam do końca tego roku egzamin na prawo jazdy? Czy do końca tego roku zdasz egzamin na prawo jazdy? Czy do końca tego roku zdasz egzamin na prawo jazdy? Będzie chyba trzeba powoli myśleć nad nową talią. Czy do końca tego roku zdasz egzamin na prawo jazdy? Czy do końca tego roku zdasz egzamin na prawo jazdy? Co jest za, co jest przeciw? Karty pokazują, że do końca tego roku może to się nie zrealizować. Ja mam tak jakby jakieś braki bądź niemożność realizacji, nie poprzez brak Twoich umiejętności. Tak. Pokazujesz mi się styczeń, luty jako możliwość. Ale to nie znaczy, że masz wtedy się starać. Nie wiem, jakie są u Ciebie czasy w oczekiwaniu, ale karty pokazują styczeń, luty. Zatem to jest raczej niemożność niż poprzez brak wiedzy. Zatem ucz się jak najbardziej, pielęgnuj pakiet wiedzy, ale po prostu możesz pewnych rzeczy nie umieć przeskoczyć. Zatem to mi się pokazało, ale masz to prawo jazdy w okolicach stycznia, lutego. Powodzenia Ci życzę. Pytanie jest od Anny. Proszę o ogólną informację, co mnie czeka w nowym roku numerologicznym. Zobaczymy, co Ciebie czeka w nowym roku numerologicznym. Co Ciebie czeka w nowym roku numerologicznym? Anna, co Ciebie czeka w nowym roku numerologicznym? Będzie proces zmian. Karta ogólna, znowu zmiany. W przełożeniu wyszła karta śmierci i tutaj transformacja Cię czeka. Karty pokazują tutaj, żeby gdzieś tam nie kotwiczyć się na tym, co już było. Piątka denarów w przeszkodzie to jakieś zubożenia, braki, które być może zostały spowodowane przez los. Być może Ty uznajesz, że czegoś Ci brakuje, żeby Ci nie blokowało realizację czegoś w przyszłości. Również karta piątki denarów mówi o tym, żeby nie rozdrapywać jakichś deficytów, jakiś brak, być może jakiegoś bólu, jakiejś straty. Karty pokazują tutaj, żebyś zawalczyła o siebie. Tutaj zmiana jest struktur, zmiana fundamentów, to Cię czeka na pewno. Karty pokazują, że gdzieś tam może pewne działania realizowane były na skróty, troszkę z oszukiwaniem siebie, być może usprawiedliwianiem. Karty pokazują, że jakby połowa tego roku numerologicznego cyklu może definiować się pod taką, nazwijmy to, maską, że tylko ci, co Cię znają, będą widzieli, co u Ciebie siedzi w środku, a ci, którzy gdzieś tam stoją obok bądź są mało zainteresowani, będą Cię widzieli troszkę inaczej. Również dziewiątka kielichów prosi o to, żebyś nie realizowała siebie według potrzeb innych. To jest to. Karty pokazują tutaj, że będziesz mogła liczyć na wsparcie jakiejś osoby z otoczenia w tym nowym roku numerologicznym. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu jakiejś działalności gospodarczej bądź chciałabyś uzyskać jakieś ważne stanowisko właśnie w historiach zawodowych, to masz szansę to uzyskać, bo jesteś cesarzem, czyli dysponujesz swoim zasobem pracy i w pracy. Zatem tutaj możesz liczyć na jakieś sukcesy zawodowe. Karty pokazują tutaj, że gdzieś tam będziesz miała szansę na unormowanie pewnych historii. I karty też pokazują, że jeżeli będziesz konsekwentna i systematyczna, pokonasz jakieś blokady, to tutaj czeka Cię przede wszystkim sukces na polu finansowo-zawodowym. A jakim Ty jesteś w wibracji numerologicznej? 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16, 17, 8, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Może dlatego to się tu realizuje i wszelkie działania te zawodowo-finansowe będą dla Ciebie tymi najkorzystniejszymi. Jeszcze raz Cię policzę. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, tak, 8. Zatem 8, 9, 1, 2,
3 i 4. Dokładnie tak. Zatem te działania się tutaj realizują dla Ciebie. Mhm. Pozdrawiam Cię. Anonimowo odmówiłam wyjazd wakacyjny z... Teraz Cię obraża i wypisuje niemiłe SMS-y. Nasza relacja była wcześniej super. Co radzą karty do tej relacji? Walczyć czy odpuścić? Co karty radzą do tej relacji? To co jest rada? To, co jest nieuniknione i karta wynikowa. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj tej rady, karty pokazują. Rycerz Monet to, co pomoże znaleźć wartość tej relacji w sobie, ale również karta Rycerza Monet mówi o tym, że należy zdać sobie sprawę, czy pasujecie do siebie. I w tej konfiguracji kart, bez zmian w schematach zachowań, karty pokazują, że będą tu półprawdy, niedopowiedzenia i jeżeli taka to w tym przypadku należy odpuścić. Karty pokazują, że tu jest brak konsekwencji, brak systematyki, brak widzenia jakby tutaj pozytywu w całej tej sytuacji. Karta ósemki mieczy jest coś nie do przeskoczenia, możesz nie umieć już do niego dotrzeć, bądź on może nie umieć dotrzeć do Twojej osoby. To, co pomoże, trzeba znaleźć to, czy jeszcze pasujecie do siebie. Odpowiedz sobie, czy Wy pasujecie do siebie, bo rycerz monet za wysokie progi jak na moje nogi, bądź zdawanie sobie spraw, czy ta osoba zasługuje na mnie, czy my zasługujemy na siebie. Nie realizować półprawd, bo jeżeli będą tak zwane lawirowania półprawdy, to będziecie się miotać. I jeśli tego nie zmienicie, to odpuścić. Pozdrawiam. Pytanie jest od Kasi. Proszę horoskop na okres od 17 do 30 sierpnia. Z góry dziękuję. Od 17 do 30. Od 17 do 30. Kasia, pokażcie karty. Horoskop. Od 17 sierpnia do 30 sierpnia dla Kasi. I teraz tak, karty pokazują tutaj jakieś ważne działania na polu zawodowo-finansowym bądź naukowym, rozwój, być może jakieś szkolenia, rozmowy na szczycie tutaj, ale również jeżeli byś chciała działać coś dla siebie, na siebie, to warto w tym momencie skorzystać. Intratne decyzje, które mają dawać jakby podstawę pracy lub finansów tutaj. Być może jakieś inwestycje w podróż, jeśli by się taka realizowała, bądź delegacyjna, będzie z korzyścią. Karty pokazują w tym drugim tygodniu zadbać o zdrowie, zadbać o układ odpornościowy, o to, aby gdzieś jakieś wiadomości docierały na czas, żeby później nie trzeba było coś szyć na prędce, uważać na to, aby nie brać udziału w plotkach, ale również nie opiniować, nie dawać sobie wyciągnąć swoich własnych pomysłów, bo ktoś może chcieć je wykorzystać i brać je jako swoje. Siódemka mieczy, nie opiniuj. Siódemka mieczy, uważaj na złodzieja energii i czasu. Tutaj, ale również określaj swoje stanowisko. Nie lawiruj. Tutaj, w historiach zdrowotnych, tak jak już mówiłam, układ odpornościowy, oczy, uszy, zatoki. W historiach zawodowych ten pierwszy tydzień pokazuje się jako coś, decyzja bądź realizacja będzie z korzyścią, rozmowy na szczycie. Jeżeli planujesz otwarcie działalności, to w tym czasie jak najbardziej. Jeżeli planujesz jakieś inwestycje z podróżą, to ta podróż wiele korzyści również Ci wyniesie. Zatem tak, jeżeli jesteś osobą samotną, to w tym czasie możesz poznać również kogoś wartościowego. Pozdrawiam Cię. I teraz tak, pytanie jest od Marzeny, a w zasadzie ich kilka, bo prosi o to, żeby, bo będą one na mailu. Dobra, gdzie jest mail? Tu jest mail. I tu mam Cię. Mhm. Czy mimo moich negatywnych przemyśleń... Mhm. Okej. Okay.
korzystnie będzie dla Ciebie jeszcze w tym roku, czy to będzie dla Ciebie korzystne jeszcze zamieszkać w tym roku? Czy będzie jeszcze to korzystne zamieszkać w tym roku? Czy to będzie korzystne zamieszkać jeszcze w tym roku? To, co przeszkadza, to, co pomoże, to, co jest nieuniknione. Tak, będzie to korzystne, ale będzie wymagało tutaj też to jakiejś asertywności na tym polu, o którym mi napisałaś przed pytaniem. Ale tak, nie mam historii, która miałaby mówić, że gdzieś tam to miało być niekorzystne, bo karty pokazują, że sobie radzisz z przeciwnościami po tej decyzji. Tak. Jeśli mogę sobie pomóc, by wyzbyć się lęków, negatywnych emocji, myśli, które nie umożliwiają mi normalnej szczęśliwości w życiu w obecnym czasie, jak mogę sobie pomóc? Możesz sobie pomóc, by wyzbyć się lęków. Jak możesz sobie pomóc, by wyzbyć się lęków? Jak możesz sobie pomóc? Co jest na dzień dobry? Wyjść poza sferę komfortu, w którym teraz jesteś, bo czwórka monet mówi o tym, nie zamykać się w swoim jakby schemacie zachowań. To, co Ci gdzieś tam przeszkadza tutaj trzeba komunikacji na poziomie właśnie fizycznym tutaj i żeby Twoja fizyczność była w zgodzie z to, co czujesz, odczuwasz, żeby było zgodne z tym, co wypowiadasz. O, może w ten sposób. To, co Ci pomoże nie brać wszystkiego na siebie, innych problemów, ale kłopotów ewentualnego związku również na swoją osobę, to trzeba na pół. Zbudować sobie komfort, jeżeli chodzi o kwestię stabilnego domu. Masz mieć swój kawałek podłogi i o niego dbać i od niego tak naprawdę ma się wszystko tutaj rozpocząć. I karta rycerza Buław mówi o tym, że jeżeli zmienisz otoczenie, zmienisz swoje miejsce pobytu, nie musi to oznaczać miejsce pobytu związane z mężczyzną, o którego pytałaś, może to ogólnie dotyczyć, że jakby potrzebujesz zmiany też otoczenia, środowiska, aby móc sobie pomóc i wyzbyć się lęków. W środowisku, w którym jesteś, ono zbyt mocno generuje u Ciebie negatywne emocje. Tak, takie są tu informacje. Trzecie pytanie, w jaki sposób z nim rozmawiać i jak możecie sobie pomóc? Dobrze. W jaki sposób z nim rozmawiać i jak możecie sobie pomóc. W jaki sposób rozmawiać? Możecie sobie pomóc. W jaki sposób z nim rozmawiać? Jak sobie możecie pomóc? Dwójka kielichów, czyli rozmowa w cztery oczy. To czego nie robić, nie przekazywać wartości, które gdzieś tam są z rodziny wyciągnięte. Dbać tak jakby to, co było, z tym, co jest. Żeby nie mieszać jakby dwóch historii rodowych z tym, co się tworzy. To, co pomoże, nie oszukiwać siebie, nie robić czegoś na skróty, nie działać czegoś pod płaszczem, gdzieś tam nazwijmy to ogólnego dobra. Piątka mieczy negatyw w pozytywie, a czyli nie działać na skróty, a w jakiś ten sposób nie robić czegoś na siłę w całej tej sytuacji tutaj. Komunikacja konkretna, rzeczowa, to może Wam pomóc, ale też karty pokazują tutaj, że tak jakbyście mieli w coś wspólnie zainwestować. Coś, co mogłoby być Wasze wspólne, również Wam może w tym pomóc. No, dokładnie, dokładnie tak. A jeżeli chodzi o kwestię, jak z nim rozmawiać, w cztery oczy, konkretnie, a bez owijania w bawełnę. To pomoże. Ostatnie pytanie, czy to dobry pomysł, by on zrobił Ci te... Czy to dobry pomysł, by jego osoba Ci to zrobiła? Okej. Karty
pokazują, że powróci jakiś stary pomysł w związku z tym, ale zobaczymy, czy to dobry pomysł, aby jego osoba ci zrobiła to. Czy to dobry pomysł, by jego osoba, czy to dobry pomysł, aby jego osoba, czy to dobry pomysł? Nie, jego osoba nie. Karty pokazują tutaj, że jakaś kobieta będzie potrafiła ci wskazać właściwą osobę. Poprzez kobietę, jego osoba nie. Mam nadzieję, że to jest jasne, konkretne i rzeczowe. Teraz tak, na tipie to wszyscy. Idę na magiczne wrota. Nie wiem, ile tam jest pytań, nawet nie sprawdzałam. Zaraz zobaczymy. I tutaj mamy pytanko. Dobra, to nie jest na tipa, nie jest na YouTube tu. To nie jest też na YouTube. Tutaj. Czy spotkam w tym roku mężczyznę do związku? Anna pyta. Czy w tym roku spotka mężczyznę do związku? Czy w tym roku, 2020 roku, Anna spotka mężczyznę do związku? Czy Anna w tym roku spotka mężczyznę do związku w tym roku? I teraz tak. Spotkać, tak, spotkasz mężczyznę do związku, ale to nie definiuje się związkiem. Nie zawsze to się musi definiować wejściem w związku. Zatem w kontekście pytania, czy spotkasz w tym roku mężczyznę do związku, tak, spotkasz, ale nie zakładaj, że będziesz od razu z nim w związku. Choć ja tego nie wykluczam, ale bardzo często konstrukcja pytania generuje odpowiedź i żebyśmy wiedziały, jak zostało zadane. Zatem spotkasz mężczyznę w tym roku do związku. Tak, jak najbardziej tak. A i kolejne pytanko. Anka, czy mogę spodziewać się od niego konkretów, kiedy mogę się spodziewać jakiejś decyzji z jego strony? Czy możesz spodziewać się od niego konkretów? Czy możesz spodziewać się od jego osoby tutaj konkretów? Czy możesz spodziewać się od jego osoby konkretów? Co jest za, co jest przeciw? Karta Rada. Karta Rada mówi o tym, żeby gdzieś tam być otwartym na pewne jakby decyzje z jego strony, ale tak, możesz się spodziewać od niego tutaj konkretów, czy też tak, możesz spodziewać się od niego konkretów, warto być otwartą tutaj w całej tej historii, a kiedy... Karty pokazują, że jakby los tak zadecyduje, że to może się stać od miesiąca do 3 miesięcy, ale koło fortuny samo w sobie nie generuje czasu, tylko mówi, że tak się zadzieje już i że tak jakby ta decyzja będzie generowana poprzez jakieś działanie, nie samym jakby czasem stricte, ale tak. Okej, idziemy dalej. To nie jest na YouTube. Tu. Co sądzą o mnie rodzice mojego narzeczonego? No dobra, ale teraz tak. Kim ty jesteś? Okej, Sylwia. Sądzą o tobie rodzice twojego narzeczonego. Co sądzą o tobie rodzice twojego narzeczonego? Co sądzą o tobie rodzice twojego narzeczonego?
oni w jakiś ten sposób miarkują swoje sądzenie, tak jakby analizują jeszcze, jeśli chodzi o Twoją osobę. Mogą uważać, że gdzieś tam nie do końca jesteś osobą jakby konkretnie zdecydowaną. Być może troszkę gdzieś tam, nie tyle co porywczą, co dwójka mieczy z rycerzem buław może mówić, że czasem pochopne pewne albo coś powiesz, albo gdzieś tam zanim pomyślisz, to zrobisz na tej zasadzie. Karty pokazują tutaj, że tak jakby warto by było, nie wiem, czy to do jakiegoś zdarzenia, czy do jakiejś sytuacji powróci, bo karty pokazują, że nadejdą jakieś możliwe opcje, te, które się wydają być jakby teraz poza zasięgiem, tak? Pytasz, co oni o Tobie finalnie sądzą. Karty pokazują tutaj, nie jest zły obraz ich widzenia Twojej osoby, no ale każdy z nas ma jakieś ała, jak ja to mówię, tak? Czyli gdzieś tam sobie miarkują, mogą uważać, że poprzeszkadza Ci, czy też w jakiś ten sposób powinnaś popracować, zanim zrobię to, powinnam pomyśleć, być może nieprzemyślane działania gdzieś tam realizujesz, ale generalnie nie jest źle. Idę dalej. Dobra, tu. Czy obecny partner, z którym jestem docelowym na całe życie? Ja Wam w ogóle podziwiam Was za takie pytania, bo karty mogą pokazywać, że nie. I teraz będziesz zastanawiała się, a dlaczego na przykład nie. Czasem jest tak, że Ty stwierdzisz, że już nie chcesz z nim być, a przez na przykład 10 lat jeszcze będziecie funkcjonować i nagle Cię tknie, że nie chcesz już Ty z nim być, a przez te 10 lat może dlaczego karty tak pokazały? Bądź nie daj Boże, zadzieje się jakaś okoliczność życiowa, która to właśnie spowoduje i nie będzie ta osoba docelowym. Zatem ja podziwiam za takie gdzieś tam szukanie informacji. Czy obecny partner, z którym jesteś tym docelowym na całe życie? Czy obecny partner, z którym jesteś, jest docelowym na całe życie? Czy obecny partner, z którym jesteś, jest docelowym na całe życie? Czy jego osoba... Karty pokazują tutaj, że mogą Was poróżnić jakby takie różny światopogląd może Was poróżnić. O, może w ten sposób. Takie mam tutaj podpowiedzi. Mam też wrażenie, że albo któryś z Was będzie musiało gdzieś wyjechać, albo gdzieś tam mi się pokazują różnice w światopoglądzie, ale czasem straty generują jakieś wyjazdy. Że jeżeli to się zadzieje, to ta osoba może nie być tym partnerem docelowym na całe życie. Choć karty pokazują, że ta relacja jest ważna i będzie istotna, czegoś się od siebie nauczycie. Zatem bez zmian w schematach działań może się okazać, że ta relacja nie jest docelową. Pozdrawiam serdecznie. Kolejne pytanko. Dobra, to nie jest na YouTube. To nie jest na YouTube. Kolejne. O, to nie jest na YouTube. Proszę, horoskop na uczucia na wrzesień. Emilia, dobrze. Horoskop na uczucia na wrzesień. Horoskop na uczucia na wrzesień 2020 roku. Emilia, uczucia wrzesień 2020 roku dla Emilii. Emilia, urodzona. Uczucia na wrzesień 2020 roku. Emilia. I teraz tak, pierwszy tydzień września, drugi tydzień września, trzeci tydzień. Jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, karty pokazują, że ktoś może się pojawić, ale ta osoba będzie albo w związku, albo nieuwolniona jeszcze zupełnie z przeszłości. Zatem ktoś może się pojawić, ale ta osoba ma rodzinę, bądź nie jest uwolniony z jakichś zobowiązań. Zatem tak mi się to tu zarysowało. Kolejne pytanko. Witam Madziu, proszę rozkład miłosny do końca roku. Agnieszka, rozkład miłosny do końca roku.
rozkład miłosny do końca roku. Pokażcie kartę. Rozkład miłosny do końca roku. Agnieszka, do końca roku. Będziesz odchodziła od czegoś, co jest dla Ciebie ciężkie, być może toksyczne, być może od jakiejś toksycznej znajomości, od toksycznej relacji, bo coś takiego mi się tu pokazuje, tak? Rozkład miłosny do końca roku, Agnieszka. I teraz tak, jeśli chodzi o kwestię sierpnia. Sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Jeżeli chodzi o kwestie miłosne, to teraz należy wykorzystać swój potencjał, bo teraz jesteś pokazana jako osoba, która może być widziana jako partnerka na życie. Gdy ta energia nie zostanie jakby wykorzystana, to później karty pokazują, że tutaj raczej nie będzie czasu na uczucia, będą raczej działania, kwestie właśnie te finansowo-zawodowe jako tło do końca roku niż emocjonalne. Tak to wygląda teraz. No. Idziemy dalej. Tutaj. Czy poznam kogoś, z kim spędzę Sylwestra? Czy poznasz kogoś, z kim spędzisz Sylwestra? Agnieszka, czy poznasz kogoś, z kim spędzisz Sylwestra? Czy poznasz kogoś, z kim spędzisz Sylwestra? Czy poznasz kogoś, z kim spędzisz Sylwestra? Czy poznasz kogoś, z kim poznasz? Co jest za, co jest przeciw? Karta Rada. Karta pokazuje, że będzie osoba, z którą będziesz mogła spędzić Sylwestra, ale to nie będzie osoba, z którą będziesz się wiązała, jeżeli chodzi o aspekt związkowy. Zatem tak, Sylwestra owszem, związkowo nie. Także tak. Kolejny smsik. To nie jest na YouTube. Tu. To było. To było. Tu. Aneta. Hej Madziu, czy ta relacja może być już docelową? Bo znowu czuję, że tracę czas. Gdzieś tam nie ma w kartach, kochanie, zapewnienia, tak, to jest docelowa i masz mi tkwić choćby nie wiem co. Karty Ci pokażą, jaka ta relacja może być, a czy taki rodzaj relacji Ci odpowiada i Ty zdecydujesz, czy to jest dla Ciebie docelowe. Czy ta relacja może być docelową? Czy ta relacja może być już docelową? Czy ta relacja może być, Aneta pyta, już docelową? Czy ta relacja może być już docelową? Poprawcie komunikację, bo karty pokazują, że błędne są założenia. Jedno mówisz, on co innego słyszy i odwrotnie. Zatem poprawić trzeba komunikację. Czy ta relacja może być docelową? Czy ta relacja może być docelową? Mam wrażenie, że nie. Bez zmian w schematach działań nie jest ona docelowa ze względu na to, że tu jest więcej strat niż korzyści. Karty pokazują tutaj, że gdzieś tam będziecie się oddalać od siebie. Potrzeba jest zmiana coś w podstawach konfiguracji w całej tej historii. I karty pokazują tutaj, że jeżeli tego się nie zmieni, to nie ma tutaj tej docelowości jako faktycznej, zaistniałej. Karty też pokazują, że należy brać poważnie jakby emocje i kłopoty drugiej strony, bo karty pokazują tutaj, że ktoś może czuć się niedoceniany w tej relacji i trzeba o tym porozmawiać. Wszystko w Waszych rękach. I tutaj kolejne pytanko. Pytanie na e-mailu, godzina 10:14. Pytanie na e-mailu mam tu. Nie czytaj na głos. Ok. Jest jakaś blokada w pytaniu. Nie wiem o co chodzi, ale jest jakaś blokada, ale zobaczymy. Na dzień dobry.
Dziesiątka monet mówi o tym, że gdzieś tam weryfikuje wartości, czy są spójne. Karty pokazują tutaj, że gdzieś tam nie do końca jesteś postrzegana jako osoba, która tak jakby jego osoba uważała, że się trochę oszukujesz. O, może w ten sposób. Karty pokazują, że tutaj gdzieś tam to, co pomoże w tym jakby postrzeganiu, jakiś konkret, trzeba coś ustalić, ale to, jak on Cię postrzega, karty pokazują tutaj, że na ten moment jego osoba postrzega Cię tak, jakbyś nie umiała dokonywać jakichś decyzji konkretnych. Karta głupca, to co nieuniknione, tak jakby troszkę gdzieś tam jakbyś miała dziecinne zachowania i niestabilność w decyzjach. To, czy tak jest faktycznie, czy w jakiś ten sposób się realizujesz w takich historiach, jak odbiera Cię ta osoba, to jest jedna para kaloszy. A jeżeli tak Cię odbiera, dlaczego, a jeśli tak nie jest? Ale karty też pokazują, tak jakby w jego mniemaniu, jakbyś miała tak zwaną dualność w zachowaniach, tak jakby czasem nie umiał zrozumieć, kim jesteś. Na ten moment tak to wygląda. Ma też wrażenie, że w czymś byłaś nieszczera. Pozdrawiam Cię. Kolejne pytanko. Co chce mi powiedzieć, o czym pilny porozmawiać ze mną Twój tata? Dzisiaj odkąd dostałam, nie mam pojęcia. Zobaczymy, co karty to pokażą. O czym, a nie lepiej po prostu iść na tą rozmowę i się dowiedzieć. Czasem te najprostsze rozwiązania są naprawdę najskuteczniejszymi. O czym pilnym on chce z Tobą porozmawiać? O czym pilnym on chce z Tobą porozmawiać? O czym pilnym on chce z Tobą porozmawiać? Karty pokazują być może o dalszym jakby rozwoju, co dalej, być może jakieś szanse, być może jeżeli szukasz pracy, to być może w jakiś sposób chce Ci wskazać jakąś drogę. Karty też pokazują, że obawia się jakichś błędnych albo decyzji, albo czegoś, jakiejś straty, bądź o jakiejś stracie również, bo karta piątki denarów z wieżą może mówić na przykład, nie wiem, coś się zadziało i coś straciło się, bądź była jakaś awaria również, ale tło w ogóle całej jakby sytuacji jest o poszerzaniu, bo giermek monet mówi o szansach, szansach na rozwój, jakby po drodze jeszcze coś myślę, tak przy okazji z czymś może takim tutaj wyskoczyć, karty pokazują tutaj, że warto poobserwować całą jakby sytuację. To, co nieuniknione, jesteś w stanie gdzieś tam dysponować w tej komunikacji, czy też zasobem komunikacji, który się tu realizuje, żebyś nie generowała jakichś lęków. Zatem, o czym chcę z Tobą porozmawiać? Na temat rozwoju. Jeżeli szukasz pracy, to może to dotyczyć tego. Jeżeli w jakiś ten sposób chcesz się kształcić, to też na temat tego. Może być też tak, że coś zgubił, coś stracił, coś się stało. Tutaj jakieś zubożenie, nazwijmy to przy okazji. Ale karty pokazują, żebyś obserwowała, wtedy sytuacja wypłynie w całej rozciągłości. No, bądź cierpliwa, a wszystko stanie się jasne. Okej, okay. I chyba dzisiaj ostatnie, tak, dzisiaj tu jest ostatnie pytanie, jeszcze tam mam maila, zobaczę jakiego. Moje pytanie, czy on myśli o spotkaniu z Tobą, czy długo muszę czekać na to spotkanie? Czy jego osoba myśli o spotkaniu z Tobą? 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 Czy jego osoba myśli na temat? Nie mam informacji o tym, żeby w tym momencie myślał o spotkaniu
o spotkaniu z Tobą. Ja gdzieś tam mam pokazane, że inne historie gdzieś tam zaprzątają póki co głowę. Zatem na razie nie ma myśli, zatem nie mogę dalej postawić kart, czy długo będziesz musiała czekać na spotkanie, skoro o nim nie myśli. Zatem tak mi się to rysuje. Zatem na ten moment mam pokazane, że jemu w głowie są inne sprawy niż myślenie na temat spotkania póki co z Twoją osobą. Taka jest tu podpowiedź. Sprawdzę tego maila, bo czasem na tego maila wysyłacie tutaj na magiczne. No i właśnie, to jest na maila pytanie na YouTube, a na mailu się nie zadaje pytań na YouTube, chyba że się wysłało SMS-ka, a tutaj nie widzę, żeby ktoś taki wysłał SMS-a i jest uzupełnienie. No dobra, no to wszyscy moi drodzy dzisiaj. Nagrałam dzisiaj horoskop dla wszystkich znaków zodiaków. Nagrywałam to chyba 4 godziny, bo robiłam sobie przerwę. Jak była zmiana baterii, to też właśnie sobie zmieniałam, robiłam sobie chwilę przerwy. W każdym razie mam nadzieję, bo dzisiaj bądź jutro najdalej opublikować. Zatem widzimy się jutro. Ściskam, całuję, pa, pa.